No, tutaj Sportiatix, a dzisiaj gramy sobie Udyrem w presezonie. Na moim koncie gramy sobie dzisiaj. To jest Flexpick, mam tu platynę 4. Także zobaczymy, co to będzie. Co oni tam piszą. Aha, dobra. Jakieś gówno. Dobra, gramy sobie tym szako. Przypominam oczywiście o zostawieniu suba na początku filmu i zostawieniu oceny pod filmem. Mój pies już się do was cieszy z tyłu, widzicie go. Oh, fuck! Dobry ten platyniarz ze mnie, bardzo dostępny. Dobry ten. Ja pieprzę. No kozak ze mnie ogólnie. Polecam siebie, tak? Dobra, Szako, już nie przyjmuj tych hitów aż tak na klatę. Thank you very much. No właśnie, także popieprzyło mi się trochę. Musiałem ustawić kilka rzeczy. Jak widzicie, kamerka jest trochę inaczej, bo zrobiłem formata na kompie w końcu. No i nie mam lagów przy tej kamerce za bardzo, chociaż mam 70 FPS-ów, więc to jest trochę mało, ale dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie gitara. Mój pies oszalał. Spokój, czego się cieszysz do samego siebie? Dobra, także grajmy sobie. No mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Ostatnio widziałem komentarzy kilka o tym, że nie nagrywam, że mało nagrywam u siebie na koncie. No to już od dawna widzę takie komentarze. I uznałem, że kurde, presezon jeszcze tydzień będzie trwał mniej więcej. Także ponagrywamy sobie trochę więcej tutaj tych flexpików, może trochę solo duo. Bardzo dobry ten support Shaco słyszałem. No ta Riven też bardzo. A, ten nie jest na dżungli. A, Hekarima mają, dobra. Aha, pasywką przeżył, okej, dobra. Halo, Kartus! A, Kartus, siemianko. Kartus, no trochę zapomniany champion, ale zawsze. Dobra. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze wyjdzie. Muzyczka w tle leci, mam nadzieję, że nie jest za głośno. Mam nadzieję, że wszystko jest perfecto numero uno in Italia i takie tam. Trochę może podjaśnię ekran. Znaczy, nie wiem, wy tego nie będziecie widzieć, ale ja będę. Takie, wiecie. Jeżeli macie teraz laga, to przez to, że ja zaltopowałem, ale kamerka powinna się normalnie ruszać. O, właśnie widzę, jak mój ryj się rozświetlił. Kapeczkę od tego. Dobra, zesmajtujemy sobie to blue. To już man nie przywraca oczywiście, jakby ktoś nie wiedział. Gramy sobie ogólnie pod masterkę. Tak sobie trochę testuję. Pod tą, co za stuny, czy tam jakieś inne hardcc, macie dodatkową tarczkę, która... Aha, muzyczka przestała lecieć. A, bo ja źle ustawiłem. Macie muzyczkę. Za stuny i inne hardcc mamy właśnie tarczkę fajną. Bardzo mi się podoba ta tarczka. Ile ma HP? Jezus Maria, no to się nie popisał 0,3. No chyba ten Udyr to będzie taki kiepściuchny. No widzicie, to jest ta tarczka dodatkowa. Lag. Jakie to było gówniane, ludzie, no. Prawdę, aż zawiało kaszanką. No dobra, nic się nie stało. Gramy sobie dalej na chillku. O, trochę. O Boże, on tego tureta weźmie. O, ja pieprzę w 5. minucie. Serio? No nice, powiedziałbym. Gierka się nieźle. Gierka się nieźle zaczyna bardzo, ale to nie przejmujmy się tym. Bywają różne rzeczy, ciekawostki inne. W ogóle nie wiem, czy Udyr jest. Dosyć, to on jest chyba dosyć słaby teraz. Z tego, co tam słyszę o nim. W ogóle nie gram nim, to nie wiem za bardzo, ale jak tak teraz patrzę. Ale po prostu gówniano zagrałem, nie ma co zwalać na czempiona. Chyba, że na jakiegoś. Nie mówmy takich paskudnych żartów. Nie dokończę tego gówna. Także no, grajmy sobie na chillku. Nie wiem, czy wejść na tego typka. W sumie moje blue bym chętnie odebrał. Czemu go zabił 2 razy? Przybę. Dobra, nie używajmy aż tak mocno speli w tej dżungli, żeby mieć może na jakiegoś ganka.
Ale chociaż nie wiem, czy miganki jakieś wyjdą. On ma szósty. Dziwne, myślałem, że będzie ultował. Bo tak jest. Aha, będzie ultował na pewno. A, żeś puścił! Nie, chciałem mu zabrać coś, trudno. Mam nadzieję, że nie padniesz. Oby. No, ty już nie żyjesz, gościu. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy się bardziej kretyńsko dało zagrać, naprawdę. Aha, nie mam tego, many. O, Hekarim. Dobrze, że poszedłem sobie. Aha, myślisz, że co ja zrobię? 60 HP! Ja pieprzę, dobra, nieważne. Hekarim gdzieś tu był. Możliwe, że robi Drake'a, bo jest trochę finnięty, ale nie, raczej nie. No, on leci pod mapę chyba. Czy pod Trinity po prostu, nie jestem pewny. Jezus Maria, ten botlane. Nie no, dobra, bo ty nie jest aż tak jeszcze niby nafilowany. Szako ma 1-2, ale trudno. Tak myślę, co tu można zrobić w ogóle? O, strasznie, no dostajemy jednak w dupkę. Więc no, zastanówmy się, co tu zrobić. Kupmy sobie może Longsworda też. Ale też będę Trinity leciał, wiadomo, na pierwszy. Item po tym itemku na dżungli. Ja pieprzę z... Halo, Kartus! O Jezu, no jak na razie 1.8 gierka, powiem tak, idealna na YouTube'a, fajna gierka, no chyba, że nagle tak wiecie, zaczniemy wygrywać, no ja na razie sobie farmię dużo, ale jest taka zasada, jeżeli gówniano wam idzie, farm rób, farmę rób, wiesz, w siebie i czekaj na late game o 50 minut, także ja czekam na late game, ja chociaż na 30 minutę czekam. Żeby mieć jakieś itemki, może coś z tego wtedy wyjdzie. Itemki, albo raczej, jak to mówią, itemy. Tak też mówią ludzie różnej maści, narodowości, różnie to jest. Dobra, szybko pójdźmy na jego reda. Już nie żyjecie. Czwarty level Szako. Bóg gry. Liczę na tą Riven, że ona będzie tutaj jednak ładnie orać. Kartus to raczej on będzie gównem, ale to jest Kartus, chociaż on leci pod krople niby. To może mu trochę gorzej iść w early. Także no, nie przesadzajmy, nie ciśnijmy go aż tak. Padniesz, jeżeli cię trafi, skill. Odsuń się, odsuń się. Ja pieprzę, no. Nie wiem, czy ten gościu myśli, czy co on pieprze. Tym razem go zabiję. Aha, tam jest Hekarim, rozumiem. Prawda? Jezus Maria, myślałem, że ona ucieknie. Dobra, trzech mieliśmy do zabicia. I dwóch przeżyło. Nieźle. Oregerka. Dobra, wziąłem 3 farmy, także mam 47. Mam tyle co Hekarim. To jest słabo, bo jakoś teraz strasznie dużo się wbija farmy na tej dżungli. Zobaczcie, on gankuje, za bardzo nie gankuje. A kurde, mam tyle samo farmy co on, także. No teraz trochę inaczej to działa. Teraz już nie ma, także wiecie. Ale niby tam golemy dają dużo farmy, może też dlatego. One dają strasznie dużo, no bo one się dzielą na tyle tych gówien, że po tym macie farmy w luj. Nie no, to chyba nie umrzesz znowu, nie? To byłoby trochę przesada, nie wiem czy wiesz. Błagam cię. Nice. Ofa. Uciekaj, uciekaj! Kurde, gościu! Odsuń się, bo z W dostaniesz w mordę i się wypieprzysz. God damn it!
Dobra, 4-9, nice! Kierujemy tych ludzi. Poza tym Riven. Nie no, no, chociaż 80 farmy, także spoko. Ale ładnie działa nawet ta pasywka. Ja raczej polecę tutaj pod takiego tanka. Ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie. 2-2 szako. Vayne nawet co nieźle radzi, powiem wam. Także nie narzekam za bardzo na tą gierkę. Znaczy, do dupy idzie early game, ale early game to wiadomo. Jak mówi stare ludowe przysłowie, komu early wiatrem w mordę, to coś tam. Nie znam się na tych przysłowiach, sorki. Go play Tetris. Syka? On do mnie dobrze? Do mnie dobrze? The fuck? Głam typa, ale dobra. Czy on się... Dobry ten! Kartus! Halo Kartus, odbierz! Mógłbyś grać lepiej. No, tyle. Bez odbioru. Dobra, weźmy sobie szybko reda. Chyba wam dam tą gierkę i tak. Pokażę wam, jak dobrze działa. Czy tak naprawdę tym mi się strasznie gówniany trafił. To jest główny powód. Ale... No, tak mogłoby być lepiej ogólnie, że tak powiem. Zesmajtujemy to oczywiście. Siemka. Nice! God damn it! Wiem, że tego nie lubicie, ale... Nie wiem, czemu to mówię. Lubię to słowo. Sorki, znaczy słowo? To są chyba dwa słowa. Ograłeś, synu, marny traw. A, odrzucił go! A to feller weschnął seller. Czy jakoś to było. Ładnie zagrałeś, panie Karthus. To się chyba tak wymawia, panie Karthus. Dobra, pierwszy Trinity. Myślę, że myślę nad naszą tufę, ale nie wiem, czy go lecieć. Wolałbym chyba... on chyba nie będzie już podchodził. Dobra, gościu się trochę tamten, wiadomo. Pies, uspokój się, bo to wszystko słychać. Wszystko to słychać. Ten ma już... A, on ma 88 farby tylko. Oni tu będą szli albo na Drake'a. Drake, guys. Nie masz tego? O Boże. Zawiodłeś mnie trochę tym swoim buildem, ale okej. Riven, szkoda, że nie masz tepa. Nie chcę paść za bardzo. A padłem chyba. What? Co? Co? Kumacie to? A ten nawet nie zszedł. A nie, dobra, wypieprzył się, dobra. Dobra, walka Drake'a! Najlepsza! 2-2-2 mam. Gierka trochę emocjonująca, no i tyle. Chyba dam wam ją nawet, jak ją przegram. Chyba, że będzie gówniano szła strasznie, ale to zobaczymy jeszcze. Mamy czas. Mamy czas. Idę na topa. Mam 74 farmy, on ma... Jezu, on ma 8-0! God damn it! Gitar sima! Tyle. Dobra, lecimy na to blue, bo nie wiem, czy tam Hikari mnie idzie. O, ale tylko, że on ma tylko Trinity niby. Nie, no dobra, on ma więcej hajsu ode mnie. Na pewno. Teraz zabił chyba 3 i Drake'a wziął. I w blue farmy, także... Nie, nie, nie. Nie myślimy o sobie, że jesteśmy tacy dobrzy, tak? A tu jednak kapkę słabą, ale dobra. Riven 2-3, wierzę w tą Riven, chociaż to jest Riven, ale wierzę w ją. Taki żarcik, hehe, kosmo.
Popieprzyło cię, typie. Jak mnie się zabić nie da. Nice, Riven! Rivenka tutaj! No, tyle. Ale ładnie, i tak. Happy Christmas, everyone! Czy coś takiego? Nie pamiętam. Oh, fuck. Nie, dobra, on żyje. Czy on dobrze działa na sapie? Nie, ale gra na sapie, więc jest spoko, dobra. Weźmy sobie szybciutko to. Siema. What? Co? Co? What? Muszę przetrzeć aż oczy. Z wrażenia. Czterech nam idzie. Niepotrzebnie pomagałem temu kartusowi. Mogłem wypieprzyć tamto. On ma 2-7. Ło! Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Gościu się tak zatracił, a idzie nadal. A, racja, to było forszako, racja. Odezwał się. Kartus. No, ja jego tyrałem. No dobra, może obejrzeć ten filmik. Chyba, że to nie jest jakiś mój widz. O Boże Święty, czy oni biorą mida? Nie, oni idą na bar. Nie, barona jeszcze nie ma. Typeczek ma infuse. A to, że się ograła. Ten jak mnie bije, Boże! Kumacie to? Ja miałem full AD team. Nie, dobra, tamten idzie. Nie, on idzie po darmo. Ale dobra, oni mają praktycznie full AD team. Trzeba będzie to wykorzystać. Prawie cały team mają AD. Dobra, lecimy pod jakiś armor teraz. Aha, będziesz uciekał. Mój szmato! Ha! Kartus! Kartus! Bo się pogniewamy! Cholera jasna, jaka emocjonująca gierka. Proszę Państwa, co tu się dzieje w tym presezonie? Ale strasznie miątki ten... ten... Jak on się tam nazywał? Ten chłopina... Hekarim. Właśnie, Hekarim. Miątki chłop. Jak to brzmi w ogóle? Dobra, gierka całkiem taka, wiecie, nice, nice, defend play. To oczywiście lecimy full armor teraz. Nie no, pieprzę to, lecę full armor, nie będę się pieprzył w tu jakieś pieprze... Na shortufa polecę może, czekajcie, defend play. Thornmail, Thornmail to będzie następny item. Znaczy teraz deadman play, to nie ma TH, ja pieprzę. Nie wiem, czy tam nie będzie szedł ten typek. Riven sobie ładnie bardzo radzi, według mnie, więc... Jezus Maria, nie! Musimy wziąć tego Infernala, bo nie będą mieli trzy! Jezu. Teraz to, żebym się trochę... przestraszył. Jeden min... 0,7 sek. Teoretycznie można by spróbować. Ona umrze. Nie ma tam. A nie, ona ma turetę. Ona ma szansę przeżyć. No, ale nie przeżyje. Uważaj, uważaj, bo on ma ulti. Jak on cię trafi, to nie wiem, czy to będzie. Czy to nie będzie koniec. Pecka, koniec. Już ma to! Sorki, że się drę. Ale naprawdę to jest takie emocje.
LOL! Typie! Ty aż... aż zbaraniałe! To jest takie słowo? Ej no. Ej, mi całkiem nieźle idzie w tą grę. Nie wiem jak mój team, znaczy który jest całkiem słaby, ale mi... Taka piosenka, nie? Nie wiem czy znać. Stara jak świat, albo raczej nie. Faremka moja! Dobra, dobra, chodź, 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 chodź. Komm sie bitte, meine Freunde. Nie, 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 nie. Nie, nie ma. Spokojnie, ludzie, ja lecę full armor, nie denerwujcie się, my to wygraliśmy. Albo nie, nie wiem. Wolę sobie tak polecić. 120 armorka już, bardzo ładnie, będzie więcej, obiecuję wam. Moi wyborcy, czy tam ktoś, obiecuję wam, będzie więcej. Siema, mordo. Siema! Ha! Jaka prosta ta gra. Sorry, że się tak drę, ale naprawdę emocje, aż muszę je wyrzucić z siebie. Takie są duże. Gościu, ty mi nic nie zadajesz. Wycofujemy się. Padnę od Reda. Fuck! Padłem od... Fuck! Red! We can TF, but we can kill him solo. Tak mi się wydaje. Killed? Źle napisałem. Chodzi o to, że możemy ich zabijać pojedynczo. Oczywiście, wiecie, mój angielski, jeżeli oglądacie ten kanał dłużej niż jeden dzień, to wiecie. Nawet dwa. Wezmą na... Ja pieprzę, typie! No co, co było? Ale spoko, bo nie wadzą tego inhibitora. To spoko. Nie, dobra. To ma 40... 4,10 do zapłaty, dobra. Udyr presezon. Nawet nieźle se radzę chociaż. O Boże. O Boże, nie widziałem, że to tak szybko biorą. Ale Trinity Force. Plus ten pajacyk challenge. O Jezu. Aż mi się żygać chce pojemnie. No naprawdę, no widzę tych ludzi, to no nie wiem co mam powiedzieć. Jezus, naprawdę, no, oni grają jak jakieś siermięgi. Na szczęście on nie poleciał Frozen Maleta, chociaż chyba go teraz składa. Co? Mi przypieprzył aż za tyle? Typek co na pieprze. Co leją? Dużo. Ja mam 118 armora, co jest? Czemu jakieś przybić? Aha, dobra, on Last Whispera leci. Nie spojrzałem. Potem się dziwię. Tu jakby co stoi bar. Nie stać mnie jeszcze, nie? Sporo mi hajsu jeszcze brakuje. Oni barona wydaje mi się, że poszli, co byłoby całkiem rozsądnym wyjściem dla nich, skoro nie mogą nas spuszować. To my nie możemy się z nimi bić. To już jest zrobione, wydaje mi się. 15,1 hekarim. A ja już umarłem. A ja żyję. To nic nie da, ty nic nie zadajesz. Gościu, tej tarczki nawet nie zbiłeś. God damn it. Naprawdę, typ im nawet tarczy nie zbił. Po prostu cofnijmy. Umarłem chyba. Mam nadzieję, że tu nie ma wardy. Nie, nie ma. Wardy.
Dobra. 15 hekary, no on to keruje moc, no ten jasło ma 7-7, no to nie jest źle, ale Jezu, on ma 17 level. No prawie full build, on jeden item mu brakuje. Co jest? Dobra, dobra. Olejmy. Fuck him, guys. Chociaż wzięliśmy tego jednego infernala, bo naprawdę to była taka kiełbasa. No ale, jeden infernal zawsze do przodu. Wiecie, jeżeli ta gra potrwa do 40 minuty, to wydaje mi się, że no to już ten ich feed nie będzie miał takiego znaczenia. O Boże, Zak. Pajacu, no kurde, jaki refidowany, no ale powinienem się tego spodziewać. Niepotrzebnie się wpieprzyłem po to blue. Znaczy wiedziałem, że on pewnie to weźmie, kurde. 16-1 hekariam, 4-5. Nie jest źle, tylko taka gierka. No mogę ją wam dać. Bo pewnie nie mam co, jak zawsze. Ale... nie powinienem tego mówić. No odsuń się, przyjdźcie tego nie. O, czyścisz wardy. Jaki ty jesteś słodziak! Czyścisz wardy! Ojej, ja pieprzę. Nie wiem, czy wiecie, ale puszyłem nam turret. Nikt z tym nic nie robi. Bardzo ładnie się zachowujecie. Tornel. Nie spojrzałem, jakimi obrażeniami bije Hekarim, ale pewnie fizyczne w większości. Jezus Maria. Mogę to polecieć w sumie. Dobra, wzięli Mountain Drake'a i co z tego? I co z tego, kolego? Uf, odsuńcie się. Wpadnie w to. Wydaje mi się, że on tam Vayne ma na hita. Znaczy, że w nią wpadnie i wypadnie po prostu. Uja pieprzy. Nami ją zabiła ultem. To jest naprawdę wyczyn. Odsuń się, odsuń się. No już odsuń się. I nie pieprz. 11 level Shaco. A typek ma 17. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. No, nie podejmę się. No nie możemy tego bronić. No nie możemy tego bronić. Tyle. Na pewno nie we trójkę. A, racja, Vayne padła. Ja pieprzę, no wierzyłem w tą Vayne. No w tą Riven. A ostatecznie co? No z tym tankowaty w miarę. Troszeczkę i co z tego? Wpadnę w ten ich team. I wypadnę, jak gówno. No jak trafi ultem, to jest koniec. Aha, trafił. A, nie wpadł. Shaco się wypieprzył! Czy ja ślepy jestem, że tego nie widziałem? Czemu ja biję jego? Ja powinienem bić cokolwiek innego niż tego Hekarima, tak jak każdy w tym teamie teoretycznie. Aha, tylko ja żyję! Dobre! Udyr w presezonie! No tyle, kurde. Nie da się tu za bardzo nic zrobić. Mocno przegraliśmy tą grę. On ma jeszcze przecież tarczkę. Znaczy GA. W sensie nie mam. O, jejo. No nie zabij, no nie zesraj to się. Siemka. Shaco go zapieprzył, kumacie. Please don't end. O! Oh. Ej, no ja nie chcę paść. Fuck! 4-6! Ah! Tyle! Jeżeli się podobał filmik, w którym drę dupę i jestem wkurzony przez 40-30 minut, to zostawcie ocenę. I na razie.